polskie. Dzień dobry Państwu, Małopolskie TV, Małgorzata Kareńska. Rozmawiam z trębaczem Randy Breckerem, a naszym tłumaczem jest syn Włodka Pawlika, również muzyk. Jest Pan po raz pierwszy w Polsce? Are you in Poland for the first time? That's the question. No, I've come to Poland many times since for 20 years. Był już w Polsce wiele razy od lat 90. tu przyjeżdża, czyli już od 20 lat często odwiedza Polskę. Długo znasz Włodka Pawlika? How long have you known Włodek Pawlik? I've known Włodek since about 1992 or 1993. Znają się od 92 albo 93 roku. Jak to się stało, że wziąłeś udział w tym projekcie Włodka Pawlika, w tym ostatnim Nighting Galicia? What's the story behind this whole performance? How did it happen that you took part in it? Well, Włodek wrote the piece about the Amber Road, originally it was called, about the trek of the Amber Road, and I liked the piece very much, so we went in and recorded it. Włodek Pawlik skomponował utwór pod tytułem Bursztynowy Szlak w 2010 roku. I ten utwór bardzo spodobał się Randy'emu Breckerowi i z przyjemnością wziął udział w tym projekcie. Czy w przyszłości też jest jakiś projekt zaplanowany z udziałem Włodka Pawlika, z pana udziałem trębacza amerykańskiego? Well, we haven't planned a new project yet, but we have a few more concerts coming up that I'm looking forward to, and I'm sure that we will collaborate on something again. Więc w tej chwili nie ma jeszcze konkretnego projektu w planach, natomiast odbędzie się jeszcze kilka koncertów właśnie z tym projektem Night in Galicia i w kwartecie. I Randy ma nadzieję, że wkrótce uda się też stworzyć jakiś nowy projekt. Jak pan, jako Amerykanin, przyjął polską publiczność? What is your impression of the Polish audience as an American musician? Well, Polish audiences are very knowledgeable, very polite, and they understand the music. Polska publiczność jest bardzo słuchana, bardzo sympatyczna i żywo reagująca na muzykę. Dwukrotnie pan wystąpił w Polsce w ramach tego koncertu na Galicia, wczoraj w Warszawie, dzisiaj w Kaliszu. Kolejny koncert wspólny będzie dopiero w Stambule. So you just played Night in Galicia twice in Poland yesterday, today, and the next concert is going to be in Istanbul. That's what I understand. I'm looking forward to that. We're also going to play in Cracovia, and I'm sure some other things will come up. Randy bardzo się cieszy na następne koncerty. Chyba w lipcu, o ile się nie mylę, jest zaplanowany koncert w Krakowie właśnie z Galicją. Dopiero później jest koncert w Istambule i ma nadzieję, że tych koncertów jeszcze będzie więcej z tym programem. W takim razie zapraszamy do Polski na najbliższe koncerty i życzymy powodzenia w kontakcie z polską publicznością. We hope to see you again in Poland and we hope you have fun playing for the Polish audience. I always have fun playing for Polish audiences and I love to come to Poland. Zawsze z wielką przyjemnością występuję przed polską publicznością i bardzo chętnie odwiedza Polskę. Thank you very much. Thank you. That was it. Dziękujemy bardzo za tłumaczenie. Dziękujemy ślicznie. Yes, yeah.